Widziałem ostatnio takiego mema, 7 obrazków, jak kobieta przygotowuje fryzurę. No, i to już? No, potem był ten męski obrazek, nie? Chyba nie rozumiem. Jak kobieta robi sobie fryzurę, no to tam musi ten umyć włosy, tam wysuszyć na lokówce, na prostownicy, utrwalić, nie? No. No a... Ty to robisz tak. No, ja a jak ty to parzysz? Ja to parzę tak. No bo gadamy o kawkach i tak cały czas parzymy na przykład 300 ml albo 250 ml, a ja bym na przykład bym chciał mieć litr. No. I co wtedy? Ja lubię malutkie kawki, to jest fajne. No, ale jak... Wiem, to jest fajne, dopóki pijesz sam właśnie, a jak masz gości, to już jest mniej fajne. Wtedy trzeba mieć coś większego. Można mieć na przykład ekspres przelewowy. Ekspresy przelewowe to są bardzo fajne, proste urządzenia, które najczęściej mają możliwość parzenia w okolicach litra. Fajna rzecz w sumie. Ekspres przelewowy. Tak, no. Taki najtańszy, zwykły ekspres przelewowy. Taki, może niekoniecznie najtańszy, ale stosunkowo tani. Taki znienawidzony z początkiem lat 90., kiedy po raz pierwszy pojawiły się w nowej, odrodzonej Polsce ekspresy przelewowe, ale niekoniecznie z nimi pojawiła się kawa adekwatna do nich. I ludzie, którzy to pamiętają, mają im za złe ekspresom, że kawa była niesmaczna, a to nie była wina ekspresów, tylko tej kawy, którą sypali. No bo jest chyba takie przekonanie, że ciśnieniowy to jest taki tru, a przelewowy to takie mech. Takie... Właśnie tak, no. Jest, gdzieś takie coś zostało, że ten ekspres przelewowy to jest taka gorzka lura, taka czarna woda, nie wiadomo co to jest. No, pamiętam, u mnie to było kiedyś w domu. Tak, a to poniekąd wynika właśnie z tego, że najczęściej tam była po prostu sypana nieadekwatna kawa. Zmielona standardowo jak w sklepie, czyli stosunkowo drobno, wypalona stosunkowo ciemno, no i z reguły jeszcze z podłej jakości ziarna. No. Ja właśnie zawsze w tym ekspresie lubiłem, że tej kawy wychodziło dużo, a mnie wkurzały zawsze takie małe, czarne kawki intensywne, a wolałem mieć kubek taki konkretny. Nie? No tak, no bo skoro mimo wszystko nadal szklanka jest najbardziej powszechną, oficjalną i stosowaną metodą, a jeśli nawet to nie jest pażucha w szklance, no to jest to rozpuszczalna, czyli też duży kubek czarnej kawy, no to dlaczego nagle z tego przenosić się na espresso, które jest małe, intensywne i zupełnie po drugim końcu skali. Jeśli chcę mieć duży kubek czarnej kawy, no to French press, no to ekspres przelewowy. Czemu nie? To jaki ten ekspres? Pokaż. Pokaż? Pokaż, pokaż. Pokaż ten ekspres. Ale miałbyś dużo kawy. To jest dużo kawy? Nie, to jest mój bąbelek maluteńki. Ile to ma pojemności? Jak widać, ma wysokość paczki kawy. O. Wygląda jak zabawka na USB, wygląda jakby to była zabaweczka dla przedszkolaka. A to jest po prostu ekspres. No. Pełni działający, funkcjonalny ekspres. Ale po co komu taki ekspres mały? No, żeby sobie na przykład zaparzyć kawę w biurze. Masz podłączone pod kontakt po prostu przy swoim stanowisku, przy biurku. Jedyne co potrzebujesz, to wlać wodę, wsypać kawę i nacisnąć guzik i masz świeżą, ciepłą kawę. Jeszcze się podgrzewa. Jak to ile w każdym... tu jest? 300, 200? Jakieś 350 ml wchodzi na maksa. No dobra, no ale... No to nie lepiej sobie zrobić już to pół litra i mieć na potem? Przecież w pracy spędzasz dłużej niż godzinę. Oj tam na potem. Lepiej sobie zrobić drugą przerwę na kawę, a nie pić taką starą kawę. No dobra, wróćmy do normalnego. Czekaj, to ja tak z tej strony sobie podejdę. No i co? Mamy normalny. Czyli tu ile wchodzi w tym normalnym? Koło litra? Z reguły to jest w okolicach litr 200, litr 300, różnie bywa. Tutaj akurat na skali fajnie widać, jest zaznaczone, w którym miejscu jest litr 25. Tu akurat mamy bardzo duże ułatwienie od producenta, że dodatkowo oprócz tych filiżanek zaznaczył, gdzie jest pół litra, gdzie jest litr, gdzie jest litr 25. To się rzadko zdarza. Z reguły są same te cyfry, które plus minus w większości ekspresów się zgadzają.
jeśli chodzi o rozmiary. Zawsze sobie można markerem zaznaczyć swój ulubiony rozmiar i sobie tyle wody nalewać po prostu pod kreskę. I to jest super ułatwienie, że masz tą skalę, no bo już nie musisz za każdym razem obliczać tej wody, tylko po prostu sobie lejesz zimną wodą i się parzy. Ale tak, mówiłeś o gościach i to jest super rzecz, jeśli chodzi o przyjmowanie gości w domu, no bo masz dużo kawy na raz, a twojego czasu zajmuje dosyć mało, no bo musisz zrobić tylko to, co zawsze trzeba zrobić, czyli zaaplikować kawę, wodę i nacisnąć guzik. Czyli jeżeli teraz już mamy dostępne dobre kawki pod przelew, czyli to w takim ekspresie, tak, no i wysokiej jakości. I troszeczkę grubiej zmielone niż standardowo. I jestem w stanie z takiego ekspresu dostać takie coś jak na przykład, nie wiem, no bo co jest jeszcze duże, Chemex na przykład jest stosunkowo duży, to jest jakby porównywalne, że nie ma wstydu? Jak przyjdzie ktoś, kto się zna, to nie ma wstydu dać mu kawę z takiego ekspresu? No nie ma wstydu, dlaczego miałby być wstyd? Masz proste urządzenie, które zawsze działa tak samo, które nie popełnia błędów ludzkich, które zawsze ma dobrą temperaturę do parzenia kawy. No i ten czynnik ludzki, czyli ten czynnik, który de facto zawsze powoduje, że gdzieś mogą się wydarzyć błędy, jest wyeliminowany w zasadzie. Ale ja nie wiem, czy ja ufam na przykład, że dobra jest ta temperatura, bo ja bym pomyślał właśnie bazując na jakichś tam takich stereotypach z lat 90., że to na przykład wrzątek mi leje. W sensie co, producenci są tacy super, że oni tam faktycznie jest powiedzmy to 93 czy 4 stopnie? Tak naprawdę to będzie to zasługa inżynierów i wykorzystania praw fizyki, no bo generalnie to są strasznie proste urządzenia. Jak sobie go rozbierzesz, czy jakikolwiek inny ekspres przelewowy, no może nie jakikolwiek, no bo tam jakieś bardziej zaawansowane z komputerami też się pojawiają, ale znakomita większość ekspresów przelewowych na rynku to są strasznie proste urządzenia, które składają się głównie tutaj z grzałki na dole. Tutaj wlewamy zimną wodę i działa to tak, że zimna woda tam sobie spływa w dół, tam w grzałce się podgrzewa, aż zwiększa swoją objętość i tą rurką tutaj, nie wiem, czy ty to widzisz, tę rurkę. Wiesz co, jak podejdę, to zobaczę. Tą rurką. Tak jest. Czekaj, się ISO podkręcę, bo co? No, czyli tu jest zimna, tamtą leci ciepła. Tamtym otworkiem wpada zimna, tam z tyłu. Poczekajcie, ściągnę tą klapę. O właśnie, no idealnie. O. Dobra, tu jest otworek. Tak, tam i tamtym woda. Otworkiem woda jest wciągana do środka, tam na dole jest grzałka, tam się podgrzewa i tą rurką jest wypluwana. Jeśli tu zmierzysz temperaturę, to tu jest 99 stopni. A, czyli ona po prostu jest zagotowywana przez tą grzałkę. Tak. Natomiast już tutaj, w tej drodze, kiedy to tutaj sobie płynie wodą i tutaj mamy taki znakomity prysznic do polewania, że nie leje w jeden punkt, tylko leje... Ale to nie w każdym ekspresie no, nie w każdym, tak będzie, ale w bo ja pamiętam, tak że miałem po prostu takie dwa otworki. Mogą być dwa, może być pięć, może być dziewięć. To nie no, ma ale dwa to znaczenia. Nie jest prysznic. No jak nie ma? No serio? W praktyce nie ma. Nie, okay. Naprawdę, to po prostu. W każdym razie, wracając do temperatury. Tutaj ta woda już się ochładza i na końcu tego prysznica, jak mierzyłem, to było w okolicach 96. Czyli już całkiem fajnie przelewowo, a jak zmierzysz sobie już w driperze, czyli to co de facto spada na kawę, to tam już jest 93. Także ta utrata temperatury jest naprawdę dosyć szybka. Bo oczywiście są też takie konstrukcje, że to wszystko jest ze sobą zjednoczone i nie możesz nic od siebie odseparować. To ja zawsze staram się wybierać te ekspresy przelewowe, gdzie to mogę rozczłonkować. To mi daje po pierwsze możliwość, że jak potukę dzbanek, to mogę sobie łatwo dobrać coś innego i to nadal zadziała. To mi właśnie pozwala używać tych rzeczy osobno, że to jest po prostu driperek, ale to mi pozwala też na przykład podstawić tu po prostu Chemex. Idealnie. I po prostu sobie zaparzyć kawę w Chemexie, ale bez mojego udziału. I potem ściemniać, że to było z twoim udziałem. Dlaczego ściemniać? No bo jak podać w Chemexie kawę, która jest z ekspresu przelewowego? Hello. No bo jest... Znaczy, no ale to co, jak wrzucisz tu filtr do Chemexu i... Tak, i to jest najważniejsze, okay. Że użyjesz filtru do Chemexa po prostu i to będzie miało bardziej charakterystykę Chemexową niż jak wrzucisz filtr do V60. No poza tym od razu ładnie podać na proszonym przyjęciu, nie? Tu się zaparzyło, a ty zanosisz do gości i nalewasz. Chociaż znamy takie osoby, którym się nie podoba ten rzemyk. Znamy takie osoby, tak. Ale to tylko chodzi o rzemyk. Można na przykład rzemyk rozwiązać i zawiązać sznurówkę. To prawda. Byłoby tak skatersko wtedy. Natomiast to, co możesz sobie najgorszego zrobić, to wlać wodę, jak jest włączony, bo on wtedy od razu zacznie tą wodę wydawać, no bo to jest proste urządzenie. Tam nie ma żadnej elektroniki, tam są tylko prawa fizyki. Wlewasz wodę, się podgrzewa, jak jest gorąca, to ją wypluwa, koniec.
Nic innego się tam nie zadzieje. Dlatego też nie ma się tam co zepsuć, nie? No. Czasem tak jest, że kupisz ekspres i on jest zapowietrzony, bo tam gdzieś się bąbelek powietrza wdarł i po prostu włączasz i on się grzeje, czujesz, że grzałka działa, czyli powinno wszystko działać, a woda nie działa i myślisz sobie, no zepsuła się pompka, a tam nie ma żadnej pompki. Tam są po prostu prawa fizyki i musisz wtedy po prostu wziąć ten ekspres, wylać z niego całą wodę, odpowietrzyć go, postawić z powrotem, nalać świeżej wody i powinien działać. Naprawdę. Cudowne urządzenie. Wspaniałe. To może zaparzymy kawę, co? No, ja już się nie mogę doczekać. No i co? Jak ta kawa? Dobra. Nie wiem, czy to smakuje jak Chemex, ale to jest z Ruanda, mówisz. Tak, to jest Ruanda, no. Mi to smakuje bardzo, jest bardzo delikatne w sumie. No bo mamy gruby filtr Chemexowy, ale z mojego doświadczenia te Chemexy z ekspresu przejściowego to są jedne z lepszych Chemexów, jakie mi się zdarza zaparzyć i wypić. Zaparzyć w sensie, że ja sam ręcznie czasem zrobię to gorzej niż zrobi to ekspres. No bo właśnie te regularne cykle polewania, no bo to, że to się po prostu dzieje samo, to, że mamy dobrą temperaturę dosyć wysoką, to powoduje, że ta kawa się naprawdę fajnie zaparza. Nie jest przeparzona, nie jest niedoparzona, a dzięki grubemu filtrowi Chemexowemu mamy tą właśnie herbacianą teksturę, nie? Że ona jest stosunkowo lekka na języku, ale mimo wszystko intensywna w smaku, intensywna w aromacie. Nie czuć tu jakichś błędów zaparzenia, żeby to miało być niedoparzone. Czasem można się nieźle oparzyć ekspresem przelewowym, to znaczy naparem z ekspresu przelewowego, bo... O, tu jest tak... Ha, to jest ciekawa ciekawostka. Jest taka naklejka. Approved, a nie zatwierdzony. Bo jest taka organizacja w Norwegii, która bada ekspresy przelewowe, czy one się nadają. Według nich oczywiście. Naprawdę to jest organizacja w Norwegii, która się zajmuje badaniem ekspresów przelewowych? Tak. No, jak się to nazywa, bo ja muszę to wiedzieć. Czy to ma skrót? No tu jest skrót. No, ale przecież... ECBC. ECBC. Masz tam nawet adres Google. Serio, serio. Okej. Okay. Nie, no dobra, śmieję się. Serio, serio, no bo kawa przelewowa, no to przede wszystkim rynek Stanów Zjednoczonych i Skandynawia. Skandynawowie piją najwięcej kawy przelewowej. I dlatego Norwegowie mają organizację, która zajmuje się badaniem ekspresów przelewowych. Tylko trzeba się wczytać w kryteria, czy ciebie to w ogóle interesuje, prawda? Oni badają takie rzeczy, jak właśnie temperatura wody na wyjściu, czas parzenia całego procesu, żeby nie był ani za krótki, ani za długi. I między innymi badają, jaka jest temperatura naparu tutaj po zaparzeniu. I ta temperatura tutaj jest z reguły bardzo wysoka. 75-85 stopni. I jak sobie weźmiesz taką kawkę do dużego kubka i ona ma 80 stopni i ty weźmiesz od razu duży łyk, bo jesteś przyzwyczajony, że kawa jest przestudzona, no to się można naprawdę nieźle poparzyć. Znam takich zacnych baristów, którzy... Dobrze, jesteś nie do przegadania, ja wracam do kawy. Znam takich zacnych baristów, którzy w domu nie parzą inaczej kawy niż przy pomocy od wielu, wielu lat tego samego przelewowego Boscha. Ba, oni nawet nie do końca tutaj chcą się bawić w dobieranie grubości przemiału do ilości wody, tylko po prostu znaleźli sobie jeden punkt, gdzie im smakuje najbardziej i młynek zawsze jest tak samo ustawiony i zawsze wlewają tyle samo wody i to jest taka ich referencja w domu. Znaczy, no, w domu to jest ich po prostu codzienny sposób parzenia kawy, jeśli w ogóle parzą w domu, a nie w pracy. Przy okazji jest to fajna referencja, bo tam zawsze jest tak samo. I zawsze tak samo ustawiony młynek, zawsze tyle samo kawy, zawsze tyle samo wody, zawsze ten sam filterek. I cóż, no i pięknie, i działa, i polecają tak samo. A jest to jakiś tam klasyczny Bosch czy inny Philips, nie pamiętam. To ile trzeba wydać na taki większy niż bąbelek ekspres przelewowy, żeby to miało sens, żeby było rozbieralne na poszczególne elementy, miało jakieś tam patenciki? To, czy jest rozbieralne, to już będzie zależało po prostu od designu, od tego, co tam zostało zaprojektowane, to trzeba sobie po prostu wybrać. Ale to wcale nie znaczy, że bez tego nie będzie działać. Będzie działać tak samo dobrze, tylko po prostu moje wewnętrzne pragnienie kombinowania powoduje, że wybieram takie, a nie inne modele.
Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, no to jakość materiałów. To warto po prostu, mówiąc wprost, powąchać, bo czasem przy tych bardzo tanich rzeczach mogą być użyte tak podłe jakości materiały, że to będzie po prostu pachnieć bardzo mocno sobą, czyli plastikiem, gumą. To nie jest fajne, ale jeśli tego nie ma, jeśli to jest jakaś w miarę sensowna marka AGD, to nie ma to większego znaczenia, co to będzie. No i warto też zwrócić uwagę, ile to ma watów, bo jeżeli kupujemy duży ekspres, który ma zaparzyć nam 1,5 litra kawy, a on będzie miał 300 watów, no to może to po prostu nie dać rady. One z reguły będą miały coś w okolicach 600, a nawet i 1000-1200. Ale to chodzi o to, że co, nie podgrzeje wody tak, dostatecznie? Albo będzie to trwało za długo. Aha. Będzie potrzebował zbyt długo tych przerw pomiędzy kolejnymi polaniami, żeby znowu dogrzać wodę. Czyli to nie jest tak, że on leje cały czas z ciągłym strumieniem, nie, tylko nie. To są polania takie? Są takie chlusty. No. Okay. Bo ten zbiorniczek, gdzie to się grzeje, jest stosunkowo mały i tak się to całe nagrzeje, to jest to wypluwane. Mówiąc dosłownie, i potem znowu kolejna partia zimnej wody jest zasysana i znowu jest podgrzewana i znowu idzie do góry i znowu chlapie na naszą kawę. Natomiast od ekspresu przelewowego możesz się też dużo nauczyć jako barista, bo jak kombinujesz sobie te ręczne zalania i ci nie wychodzi i nie wychodzi, to po prostu spójrz, jak to robi ekspres i zrób tak samo. Mogę ci powiedzieć, jakie są według mnie trzy grzechy batch brew. Batch brew, czyli właśnie taka kawa parzona w dużych baczach, termosach, dostępna już gotowa. Moim zdaniem to jest super kawka, pod warunkiem, że spełniasz trzy rzeczy. Musisz mieć czysty termos. Jak ten termos jest brudny, no to twoja kawa, nawet jak będzie super, to też będzie potem brudna, jak wyleci z tego termosu. Więc trzeba naprawdę dbać mocno o termosy, żeby tam było czysto w środku, żeby tam się nie zalegała stara kawa. Odkręcać te zaworki tutaj, czyścić tam. To jest ważne. Dwa. Czysty młynek. Jak parzymy bardzo dużo kawy, tam na 2-3 litry, to tej kawy bardzo dużo wkładamy do młynka. Jak na przykład parzymy najpierw Brazylię, a potem Kenię, a w międzyczasie nie wyczyścimy tego młynka, to siłą rzeczy elektrostatyki zostaje tam sporo tych drobin z poprzedniej kawy. I ta nasza Kenia potem smakuje tą Brazylią, więc nie smakuje ani Brazylią, ani Kenią. No jest po prostu zabrudzoną kawą. Źle to smakuje z reguły. Czyli czystość po raz pierwszy, czystość po raz drugi. Trzy. I trzy to jest czas trzymania tej kawy w termosie. No jeśli ona tam leży sobie 6 godzin, a termos jest super, to nadal będzie gorąca i nadal się nią poparzysz i nadal będzie tam 80 stopni. Jasne. Ale czy ona będzie smaczna? Moim zdaniem... Pierwsza godzina to jest super, ale po drugiej godzinie to te kawki z reguły pachną już termosem i to już nie jest fajne. Co znaczy pachną termosem? Jak mam czysty termos, to termos nie powinien pachnieć. Właśnie. Wydaje mi się, że ta kawa się po prostu doparza samo sobą. Serio? Serio. No, że jakieś tam mikrodrobiny cały czas nie są? Tak. Nawet jeśli to leci przez papier, to nadal tam mimo wszystko jest jakaś treść kawowa, która nadal ma energię cieplną, no bo to cały czas jest cieplutkie i to się cały czas doparza i te kawy po 2-3-4 godzinach one będą smakować coraz bardziej tak samo. Tracimy ten charakter kawy, tracimy czystość kawy. Po prostu się robi gorzko. Robi się gorzko, robi się termosowo.